Tym razem zapraszamy wszystkich melomanów na jak najbardziej klasyczny repertuar. Usłyszymy kompozycje z XIX i XX wieku. Koncert rozpocznie uwertura koncertowa pod tytułem Karnawał Rzymski Hektora Berlioza, a po tym utworze usłyszymy wspaniałe dzieło Beli Bartoka. Jest to koncert na altówkę i orkiestrę. Utwór, który właściwie ostatnie dzieło, które komponował Bela Bartok, i nie zdążył do końca jego napisać. No, niestety zmarł przedwcześnie na białaczkę, no, długo walczył z chorobą, niestety tę walkę przegrał i koncert pozostał nieukończony. Przez dłuższy czas nie był wykonywany w związku z tym, aż Tibor Sherley, inny kompozytor węgierski, dokończył według zapisków i notatek Bartoka, dokończył ten utwór, zinstrumentował go i tak był wykonywany. My zaś usłyszymy dzisiaj wersję, która powstała jeszcze później i wyszła spod pióra najmłodszego syna Beli Bartoka, Petera. I proszę Państwa, jest to niebywała okazja, ponieważ będzie to najprawdopodobniej prawykonanie w Polsce tej wersji koncertu. Jeszcze w Polsce tej wersji nie grano, w związku z tym będziecie Państwo świadkami prawykonania tego dzieła w takiej wersji. Solistką koncertu jest utalentowana altowiolistka pani Danusza Waśkiewicz, która jest cenioną altowiolistką na całym świecie, jeździ, koncertuje. Trzeba też tutaj podkreślić fakt, że jest pierwszą kobietą, która została zatrudniona przez Herberta von Karajana do Berlińczyków, do berlińskiej orkiestry. Jak wiemy, Karajan nie zatrudniał kobiet, a tutaj zrobił wyjątek, co świadczy też o kunszcie wykonawczym pani Danuty. I myślę, że ten koncert spodoba się Państwu, bo wnosi taki powiew świeżości. Jest to kompozycja już współczesna, ale z początków XX wieku, stąd jeszcze nie jest tak radykalnie najeżona jakimiś nowymi technikami kompozytorskimi. Piękne fragmenty liryczne się tam pojawiają. Koncert ułożony w tradycyjne trzy części klasycznie, także serdecznie zapraszam. To do przerwy, a po przerwie usłyszymy czwartą symfonię D-moll Roberta Schumana. Jest to jego ostatnia symfonia, która była pomyślana początkowo jako fantazja orkiestrowa, czteroczęściowa. Później Schumann zmienił koncepcję, przerobił ją na czteroczęściową symfonię, ale tu ciekawostka też, bo grana jest bez przerw. Po prostu nie ma przerw pomiędzy częściami, także jednym cięgiem, że tak powiem, jest grana od początku do końca, co buduje pewien dramatyzm, pewną dramaturgię i świetnie w związku z tym się tej symfonii słucha. Dyrygentem całego koncertu będzie pan Marian Waśkiewicz, ojciec solistki, a prywatnie kompozytor, pianista, także dyrygent, już zaprzyjaźniony trochę z Filharmonią Sudecką, bo w 2010 roku napisał specjalnie dla naszej orkiestry poloneza noworocznego. Ten polonez był wykorzystany bodaj 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, na wrocławskim rynku, kiedy to wszystkie szkoły się zbierają i tańczą wspólnie poloneza, chodząc po rynku. I tam właśnie do muzyki pana Waśkiewicza ten polonez został wykonany. Będzie to wyjątkowy koncert. Czy się pani do niego specjalnie przygotowuje, czy właściwie jest to koncert kolejny z kolei, który pani dobrze zagra? Das ist ein Ausnahmekonzert. Tust du dich verbreiten bestimmt für dieses Konzert oder ist das so Konzert, wie die Konzerte so normalerweise sind, ja?
Die neue Bartok-Version ist natürlich speziell schön und es ist schön, die zu veröffentlichen. Nowa wersja Bartoka to jest taka specjalna wersja Bartoka i to jest ważne, żeby tą wersję opublikowano. Jak się współpracuje z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu? Wie ist die Arbeit zusammen mit Orchester in Waldenburg? Macht mir sehr viel Spaß. Sind sehr nette Kollegen und man kann sehr kammermusikalisch arbeiten, was sehr wichtig ist für dieses Konzert. Robi mi to wielką przyjemność. Są wspaniali koledzy tutaj i przede wszystkim można pracować kameralnie z orkiestrą, kameralnie, tak jak muzyka kameralna. A jak się pracuje z tatą? Jest wymagający? Und wie viel Arbeit mit dem Vater? Auch die Tochter bestimmt. Córka decyduje. No tak.